Cześć, z tej strony Gosia. I Miłosz. W dzisiejszym odcinku znów będziemy zabijać robaki. Miłosz mówi, że takie odcinki najbardziej lubi nagrywać. Dzisiaj porozmawiamy sobie o dość dużym problemie, który my mamy obecnie w domu. Nas atakują takie denerwujące muszki, czyli ziemioraki. Miłosz już nie może, jak mu lecą do oczu i siadają na monitorze, jak gra na komputerze. Cały czas mi przeszkadzają w nagrywaniu. Tak, dzisiaj pokażę Wam, jak z tym walczę. No i też opowiem Wam o cyklu rozwojowym tego owada, bo to jest dość ważne, jeżeli chcemy skutecznie wygrać z nim walkę. No, pani Muchala. Mam robić dramatyczną muzykę? Dużo osób myli właśnie muszki, te ziemioraki, z muszkami owocowymi. Ale one się od siebie dość różnią. Muszki owocowe są takie brązowe i można powiedzieć, że wypasione są takie grube. A muszki ziemioraki są takie chudziutkie, czarne. Tutaj pokażemy Wam właśnie zdjęcie, jak można rozpoznać, które to są muszki owocówki, a które to są ziemioraki. Ale z Google? Tak, z Google im damy, bo niestety nie mamy. No niestety, no stety, nie mamy muszek owocówek. A na co my musimy im pokazać? Tak. Ile mają nóżek, ile oczek, no co? Już nie przesadzaj. Będą liczyć. Tak, i właśnie cykl życia takiej muszki ziemioraki w formie takiego owada latającego trwa 7 dni. Później ona składa jajka, które się wykluwają 4 dni. Następnie, dla mnie to jest najgorsza forma, one stają się takimi robakami pełzającymi, nicieniami. I one w tej formie żerują 14 dni. Te nicienie, tak jak nazwa wskazuje, ziemioraki, one są w ziemi naszych kwiatków. I one żywią się materią organiczną w ziemi. Fajnie, dopóki one się żywią tylko tym, co jest w ziemi, a nie korzeniami naszej rośliny. Niestety, ja miałam przypadek, gdy właśnie ziemioraki zaczęły mi podgryzać korzenie rośliny. To była taka lata medalion. Tutaj też Wam pokażemy, jak można rozpoznać żerowanie takich larw ziemiurek w ziemi, że liście kwiatków dostają takie brązowe przebarwienie, bo po prostu one mu podgryzają korzenie i kwiatkowi jest źle i umiera. I też zaraz Wam opowiem, jak ja zwalczyłam te larwy w tej doniczce, bo taka lata, jak widzicie, zaczęła mi odżywać. Następnie te larwy w tych formie nicieni przekształcają się w poczwarki, które zaczynają nam biegać po powierzchni ziemi w doniczce. To są takie brązowe, małe robaczki. Ten cykl życia tej ziemioraki jest bardzo ważny, jeżeli chcemy skutecznie ją zwalczyć. A dlaczego? Bo moim zdaniem najskuteczniejszym sposobem zwalczania ziemioraki jest zastosowanie środków chemicznych. Próbowałam wiele innych, o których też Wam powiem. Jednak ten był najskuteczniejszy. Jest to zwykły środek taki, który stosujemy na owady latające. Pewnie latem stosujecie go na komary, muchy i inne stwory latające. No i on po prostu Wam wybije te osobniki dorosłe, te latające i one nie będą mogły złożyć jajek, więc w ten sposób też i zwalczycie te formy, które są w ziemi, gdy się wyklują i wyjdą oczywiście. Właśnie ten środek, żeby skutecznie zwalczyć tę formę latającą, powinniśmy stosować co 14 dni. Ja bym go tak dla bezpieczeństwa zastosowała 3 razy, żeby na pewno te wszystkie formy, które bytowały w ziemi, się wykluły i żebyśmy je zabili. To teraz pokażę Wam takie rzeczy, które na pewno macie w kuchni i możecie wykorzystać do walki z ziemniakami. Są to metody mniej skuteczne moim zdaniem. Jednak, no, w jakiś sposób można zmniejszyć tą populację ziemiurek, żeby były one mniej denerwujące, no i może przy bardziej długotrwałym stosowaniu one Wam się sprawdzą. Jeszcze wspomnę, że w sklepach można dostać takie żółte lepy na ziemiurki. One również wyłapią Wam dorosłe osobniki. Ostatnio ktoś mi pisał w komentarzu, czy stosowałam takie lepy. No, ja ich nie stosowałam, ponieważ robiłam domową miksturę, która ma podobne działanie do tych lepów.
Jednak uważam, że te lepy są chyba bardziej skuteczne, bo te muszki, te lepy się wkleja do doniczki i te muszki bezpośrednio z tej doniczki, jak tam krążą nad tym kwiatkiem, by złożyć jajka, się przykleją do tych lepów. Także też bym mogła Wam to polecić, jeżeli nie chcecie stosować chemii ze względu na dzieci bądź zwierzęta w domu. Nicienie, które są formą przejściową tych ziemiórek, możemy zwalczyć za pomocą czosnku. Ja właśnie sobie zwalczyłam te nicienie za pomocą czosnku w tej kalatei. Jak widzicie, skutecznie, bo mi rośnie. Ja zrobiłam tak, że przygotowywałam sobie napar z czosnku. Dwa ząbki czosnku drobno posiekałam i zalałam wrzątkiem, żeby się zrobił mi z tego taki napar. Pozostawiłam na 2-3 godzinki, żeby mi to wszystko wystygło i się zaparzyło i następnie nie rozcieńczałam i takim naparem podlałam tą kalateę. Można również zastosować czosnek granulowany, który na pewno macie w kuchni, jeżeli macie takiego czosnku. Jednak zapach moim zdaniem jest bardziej intensywny i drażniący. Ja niezbyt przepadam za tym zapachem czosnku, także poleciłabym Wam ten napar. Nie jest to aż takie uciążliwe, jeżeli przechodzimy obok tej rośliny, trochę nam tam może zalecieć czosnkiem, ale nie jest to tak denerwujące. Jeszcze właśnie tą miksturę, którą przygotowujemy w zastępstwie tych lepów, jeżeli nie mamy ich pod ręką, możemy przygotować w taki sposób, że nalejemy jakiś słodki sok. Bo też miałam takie przypadki właśnie, że te ziemiórki wlatywały do szklanki, jeżeli się zostawiło trochę coli bądź jakiegoś słodkiego soku, więc to je wabi, ten słodki zapach. Możemy dać jakiś żółty sok, trochę płynu do naczyń i one nam się w tym utopią. Jeżeli szkoda nam soku, bo mi by było szkoda soczku, wolałabym go wypić, możemy przygotować sobie taką miksturę, że damy takie, no ja mam w pompce akurat, ja daję 2 pompki płynu do naczyń. Trochę octu, żeby ten ocet wabił zapachem nasze muszki. Kto lubi zapach octu? Muszki lubią. Możemy też taką miksturę trochę posłodzić, żeby im było jeszcze lepiej i ten roztwór wydawał im się bardziej apetyczny. Damy trochę cukru im, chociaż cukier jest drogi. Ale zajzajer. Tak. Dajemy trochę kurkumy, żeby ten kolor je wabił, tak jak tych lepów. Te muszki potem przyczyści. Tak. Ej. Chytstwo. Tak. To gorsza mikstura niż ta gnojowa z banana. Tak, i taki roztwór zalewamy wodą. To jak soczek multivitaminka. Tak. Mimo, że aby taki soczek kusił, bo wygląda to dość apetycznie. I smacznego. I mam nadzieję, że nasze muszki ziemiórki też skusi. I wpadną do tego, skrzydełka im się skleją przez ten płyn do naczyń. I muszki się utopią. Fuj. Gdzie to dasz? Dam to na parapet na górze, tak się tego nie pi. Ej, Boże, pułapka. Tak, pułapka. Tutaj są dorodne okazy, niektóre są nawet zdechłe. Daj przybliżenie, może się uśmiechnie do kamery. No. Metody, które Wam przed chwilą pokazałam, są do zastosowania, gdy już mamy problem ziemiórek w domu. Jednak oczywiście lepiej jest zapobiegać, niż już musieć walczyć z plagą ziemiórek. A najłatwiej jest zapobiec, zabijając larwy ziemiórek, które mamy w ziemi, którą kupujemy już ze sklepu. Najlepiej jest to zrobić w sposób taki, że ziemię wytrażamy. Wygotować. Tak, ja akurat wygotowywuję. Ziemię? No. A to nie traci właściwości odżywczych? Nie. No przecież ludzie wypiekają w piekarniku. Jednak ja nie jestem zwolennikiem wypiekania ziemi w piekarniku, ponieważ
śmierdzi później ten piekarnik po prostu ziemią. Gdy chcemy później upiec ciasto bądź coś pogrzać w piekarniku, ten zapach ziemi zostaje, a mi to osobiście bardzo przeszkadza, bo jestem wrażliwa na zapachy. Więc ja robię tak, że ziemię, którą chcę posadzić roślinę, wsypuję do doniczki z dziurkami, zalewam ją zagotowaną wodą, taką wrzącą, no i po prostu czekam, aż ta woda przeleci przez tą doniczkę, bo doniczka oczywiście musi być dziurkami. Później czekam, aż ta ziemia wystygnie, przeschnie mi trochę, żeby była taka już odpowiednia do posadzenia kwiatków, no i sadzę kwiatki w takiej ziemi. Wtedy nie, mam pewność, że nie ma w niej larw. Ekologicznie możecie jeszcze zrobić to w ten sposób, no teraz nie ma mrozów, ale gdy będą mrozy, taki worek z ziemią możecie wystawić na mróz, żeby te larwy wymrozić. A latem wręcz odwrotnie, gdy pali słońce, wsadzić taki worek ziemi do czarnego wora i wystawić na słońce, żeby te larwy ugotować w tej ziemi. Smutne. No. Poza tym czyste białko można wyciągnąć. Tak wygląda zabijanie robactwa, niestety. Jak niestety, super sprawa. Super sprawa, ty lubisz. No tak. Opowiedziałam wam o sposobach, które ja stosuję do walki z ziemiorakami, ponieważ mnie bardzo denerwują te latające muszki, jak lecą nam do ekranu w komputerze, jak coś robimy, pchają się do oczu, wlatują do soku, jak pijemy, jakiś sobie w szklance postawimy i patrzymy, a tam nam pływają muszki. No i te larwy niszczą kwiatki. No, pokazałam wam naoczny przykład, jak ziemiuraki zniszczyły mi moją kalateę medalion. Więc zachęcam was do wypróbowania sposobu, które wam przedstawiłam. Możecie mi napisać w komentarzu, czy wiedzieliście o tych sposobach, stosujecie je. Oraz może macie jakieś swoje sposoby, którymi się podzielicie i być może będą jeszcze bardziej skuteczne niż te, które wam przedstawiłam. No. To zostawcie nam suba, lajka, jeżeli wam się podobało. No, to pa. No jeśli nie, to też. Tak. Trzymajcie się.